Hej kochani, witam serdecznie na kanale w kolejnym vlogu. Hej kochani, tu Ewa. Witam serdecznie w kolejnym vlogu. Kochani, chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć, opowiedzieć trochę o naszym domu, który mieliśmy w Anglii i dlaczego zdecydowaliśmy się sprzedać inwestycje. Nie chcieliśmy tego zostawić. Ogólnie to tak, ten dom, my mieszkaliśmy tam mniej więcej 4 lata. Jak się wprowadziliśmy, to było całkiem okej. No może były pewne niedogodności, o których w większości wiedzieliśmy, dlatego że my mieszkaliśmy praktycznie na osiedlu, więc dużo rzeczy po prostu nie było nam obce i mogliśmy się spodziewać. No ale nie wszystko da się przewidzieć. No bo tak, pierwsze, mieszkając w szeregowcach, różne niespodzianki mogą w życiu nas spotkać. No my ogólnie, jak kupowaliśmy ten dom, to wiedzieliśmy, że nie będzie to dom na zawsze. Nie będziemy mieszkać tam całe życie. Kupiliśmy go z myślą na inwestycje. Taką czy inną na inwestycje, bo pierwsze to tak, gdybyśmy mieli jakieś problemy, to wiadomo, można podnająć. No i też właściwie robiliśmy tak, jak już doszliśmy do wniosku, że na pewno będziemy chcieli wracać do Polski. Ale gdyby jednak powrót nam nie wyszedł, to ten dom miałby zostać pod wynajem, a my chcieliśmy kupić sobie jakiś taki nieduży domek, właściwie taki, w którym mieszkaliśmy, jak wynajmowaliśmy i zanim przeprowadziliśmy się do tego naszego, który kupiliśmy. Taki mieliśmy plan, wyszło, że jednak udało nam się wrócić do tej Polski, i postanowiliśmy dom sprzedać. Może byśmy zostawili ten dom, ale zbyt dużo czynników spowodowało, że jednak podjęliśmy tą decyzję na nie. Pierwsze, doszliśmy do wniosku, że jak pojedziemy do Polski, to trudniej będzie się nam opiekować tym domem w Anglii, ponieważ tak, niby daje się pod agencję, wiem, że są ubezpieczenia, ale tak naprawdę jak sami mieszkaliśmy na wynajmie, to już wiedzieliśmy, jak to jest. Agencja to jest tylko właściwie odbierania pieniędzy i oni umywają w większości ręce. Jak było coś nie tak, to dzwoń do landlorda. Ewentualnie oni się czasami pofatygowali i gdzieś zadzwonili. No a tak to trzeba wszystko załatwiać samemu. No i mieszkając tam już jakiś czas i wiadomo, że pewne rzeczy się psuły, trzeba było coś wymienić, wiedzieliśmy, jak to mniej więcej wygląda i na co mamy się przygotować. A będąc obcokrajowcem i nie znając perfekt angielskiego, to jednak jest trochę małe utrudnienie. No i też nie będąc z branży, tak? No bo to był nasz jeden dom i my dopiero zaczynaliśmy, więc po prostu poszliśmy może trochę na łatwiznę i po prostu zrezygnowaliśmy z przyszłych kłopotów, które mogłyby być, przymusowych na przykład wyjazdów i takich różnych. Ale to akurat nie była taka najważniejsza rzecz, która spowodowała takie zupełne podjęcie decyzji na nie. Ja lecę, kochani, do sklepu, muszę kupić kilka rzeczy i do usłyszenia za chwilę. Więc tak, moi drodzy, pierwsze problemy jakieś tam zaczęły się tak mniej więcej po roku mieszkania. Po roku mieszkania tam, ponieważ ogólnie było kilka domów w okolicy, gdzie był prowadzony remont na przystosowanie, na wynajęcie na pokoje. No i tam cóż, było dużo tego wszystkiego i niestety wprowadziły się tam szczury. No, a wiadomo, jak to w Anglii z tymi szczurami akurat jest. No i niestety one też potrafiły przychodzić do nas.
Ja ogólnie bardzo nie lubię szczurów, dla mnie to jest jakiś koszmar. Myszy się jakoś tak nie bawią, ale szczury, o tym jak dżuma i tak dalej czytałam, to jakoś no masakra po prostu. No i trzeba było z nimi walczyć i tak jakoś tam walczyliśmy, stosowaliśmy pewne środki, jakoś udało się pozbyć, ale tak właściwie to chyba walczyliśmy na pół osiedla. Tylko my. Inni chyba byli przyzwyczajeni, to nie przeszkadzało za bardzo. No ale tutaj to Daffy wychodził na dwór, to czy mój piesio, to my sami wychodziliśmy. Ja po prostu, dla mnie to jest no ciężki temat. Do tej pory się nie mogę nadziwić, jak mogą sobie chodzić tak w biały dzień szczury piechotą gdzieś tam. No ale cóż, takie uroki mieszkania tam były. No, szczury się jakoś wyprowadziły, niestety jeden gdzieś tam zdechł, więc były pewne nieprzyjemności, no ale to jeszcze było pół biedy w tamtym przypadku. Więc tak, moi drodzy, jak już pozbyliśmy się szkodników i myśleliśmy, że już będzie tylko lepiej, to wprowadził się pan sąsiad. Pan sąsiad się wprowadził, a później ściągnął swoją rodzinę. Rodzina jak rodzina. Wszystko byłoby ok, gdyby nie byli to typowi sąsiedzi z piekła rodem. Nic dodać, nic ująć. Po prostu wtedy nasze życie i innych osób, którzy mieszkali obok tej rodziny, po prostu zamieniło się w piekło. Ja rozumiem. Dzieci, cała rodzina, może być trochę głośniej, wszystko da się przeżyć i da się zaakceptować. Choć jednak wrzaski, jęki, krzyki, 20 godzin na dobę, a weekend to praktycznie chyba z 24 godziny na dobę, to jednak dla osób, które muszą chodzić do pracy i jakoś funkcjonować, no to jest trochę ciężka sprawa. Najgorzej, jak jeszcze był lockdown i wszyscy byli cały czas w domu. Po prostu co się tam działo, to przechodzi ludzkie pojęcie. Myślę, że kobieta sobie po prostu nie radziła z dziećmi, nie miała wystarczającej pomocy i chyba tutaj był cały ten problem po prostu. No ale przyznam, że odbijało się to na wszystkich sąsiadach. Tam było tak głośno u nich w domu, że po prostu słychać było wszystko na ulicy. W końcu, no niestety musiałam, zgłosiłam po prostu sprawę do kancilu, że tam jest chyba coś nie tak, może ktoś by jakoś pomógł tej rodzinie, no i trochę ulżył nam. Pierwsze zgłoszenie zupełnie tam bez odzewu, drugi raz było zgłoszenie, no po prostu już się w lockdownie to się naprawdę nie dało wytrzymać, no bo my chodziliśmy do pracy i właściwie chodziliśmy jak zombie, bo spaliśmy nieraz po 3 godziny, ponieważ tam oni funkcjonowali do 2 w nocy, tylko że to nie było takie normalne funkcjonowanie, tylko bieganie, krzyki, wszystko co się dało, po prostu okropieństwo. No i to już, to faktycznie zaważyło na tym, że wiedzieliśmy, nie będziemy tam mieszkać długo i wiedzieliśmy, że nawet jak ktoś byśmy wynajęli ten dom, to nikt długo by tam nie wytrzymał. Powiem tylko tyle. Z tymi sąsiadami się naprawdę nie dało wytrzymać. Kto jak nie byłby odporny, to naprawdę po prostu ciężko. Małe dzieci, nie wiem nawet kiedy się 4. dziecko urodziło, a to było takie zaskoczenie, nie wiedzieliśmy, zobaczyliśmy jak już było takie podrośnięte. No ale w sumie to nie nasza sprawa. Ważne dla nas było, że po prostu oni nie dają nam żyć. Nawet posądzili nas o rasizm, jeżeli chodzi o... No bo ta rodzina pochodziła gdzieś z ciepłych krajów, nie wiem dokładnie skąd. Było wszczęte postępowanie, które zostało umorzone, ale niestety wyszło to na niekorzyść dla nich, ponieważ policja zaczęła się przyglądać sytuacji, jaka jest u nich. Zaczęły się kontrole. Zauważyliśmy, że zaczęło się coś tam dziać, dzieci zaczęły wychodzić trochę z rodzicami na dwór, trochę, chyba żeby tą trochę energię rozładować, zaczęli na pewno sprzątać, po prostu było dosyć, zaczęło się robić czysto nawet wokół domu, bo tam na zewnątrz też było jak było.
Faktycznie coś się zaczęło dziać, no i po drugim zgłoszeniu w Kansilu przyznam, że po interwencji to powiedzmy po godzinie 23 było już dużo ciszej, no, z czego się bardzo cieszyliśmy. Ale odbijało się to wszystko w ciągu dnia, po prostu to co nie działo się po godzinie 23, to wszystko nadrabiali po prostu w dzień. Ja rozumiem, bo jak się siedzi w domu zamknięty przez ileś tam tygodni, no to naprawdę tą energię trzeba gdzieś spożytkować, jeżeli szczególnie chodzi o dzieci. Więc my wszystko rozumieliśmy, no ale to wcale nie znaczy, że my musieliśmy na tym tak naprawdę cierpieć. Sąsiedzi też zgłaszali, było zgłaszane. Niestety niektórzy są traktowani lepiej, niektórzy gorzej, nawet jeżeli chodzi o tamten kraj. Na pewno zauważyliśmy, że tamta rodzina miała, no też rodzina, więc wiadomo, ale no miała na pewno większe przywileje ze względu chyba ale chyba miała tak jakby trochę większe przywileje, takie odnieśliśmy wrażenie. Później no, w lockdownie, co się okazało, no Hull to jest miasto, gdzie jest dosyć dużo fabryk. My też mieszkaliśmy przy jednej z fabryk. Czasami były tam jakieś były zapachy stamtąd, ale w lockdownie, po zastrzyku gotówki, ta fabryka zaczęła pracować 24 godziny na dobę. Jeszcze co, to te chemikalia i te odpady wszystko spuszczali do rzeki. Robili to nielegalnie, my to zgłosiliśmy, sąsiedzi pozgłaszali, była nawet grupa na Facebooku, ponieważ to nie były zapachy, nie było tylko u nas, to było naprawdę na pół Hull, więc się trochę działo. No było to zgłoszone, troszeczkę się uspokoiło, ale z okazji Brexitu wyszło takie rozporządzenie, że te wszystkie chemikalia można puszczać sobie do rzeki, do ścieków, robić sobie co się chce. Nikt za bardzo tego nie kontrolował, hulaj dusza, piekła nie ma. Czyli po prostu dalej było to samo. I no tak wyszło, że z czasem po kilku latach okazało się, że jednak trzeba stamtąd tak czy inaczej uciekać. I to będzie chyba najlepsza opcja, jaka mogłaby być. Dlatego postanowiliśmy sprzedać ten dom, ponieważ był to ten dom i głównie byli tam sąsiedzi. Wiem, że nikt tam długo nie namieszka, jeżeli oni tam będą mieszkać, bo po prostu tam się nie da z nimi żyć. No ale, no cóż, takie życie. I dlatego, kochani, po prostu zrezygnowaliśmy, doszliśmy do wniosku, że nie zostawimy tego dla siebie, sprzedamy. No i wtedy jeszcze się upewniliśmy, jak zobaczyliśmy, co wychodzi podczas jakichś tam wymian, na przykład popękane, tam była chyba jakaś umywalka roztrzaskana, sofy, to wszystko było tak zniszczone, że doszliśmy do wniosku, jak się utrafi nam taka rodzina, to po prostu z domu nie będzie co zbierać. I myślę, że jednak w naszym wypadku to była jednak dobra decyzja. Nie straciliśmy, więc to też jest ważne. No i już trochę odpoczywamy psychicznie. Więc kochani, ogólnie chciałabym powiedzieć, że agencje wcale nie są takie super. I jeżeli nie jest się na miejscu, to jednak jest to trochę ryzykowne, jeżeli nie ma się kogoś, kto naprawdę będzie to doglądał. Więc proponuję też zastanowić się, czy to warte tego stresu i tego wszystkiego, bo może lepiej zainwestować te pieniądze, jeżeli ktoś naprawdę będzie miał dużo gdzieś indziej. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że vlog się podobał. Do usłyszenia. Pa, pa.